Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w kolejnym odcinku programu Małopolska na rowery. Co by Państwo powiedzieli, gdybyśmy pojechali na wakacje życia? Na przykład na Hawaje. A co tam? 137 rajskich wysp wyrastających wprost z oceanu. Na szczęście w Małopolsce mamy takie małe Hawaje, no i nie trzeba tam lecieć przez pół świata. To Beskid wyspowy, góry jak wyspy, wyrastające wprost z oceanu krajobrazu. Wycieczkę rozpoczynamy w Mszanie Dolnej, skąd jedziemy do Kasinki Małej. Stamtąd przez Kobielnik i Węglówkę docieramy do Wiśniowej, po czym mijając Skrzydlną kierujemy się do Kasiny Wielkiej. Następnie możemy kontynuować jazdę rowerem lub w określonych terminach skorzystać z pociągu retro, by zamknąć pętlę w Mszanie Dolnej. Niespełna 50 km na południe od Krakowa, w górskiej kotlinie utworzonej przez rzeki Mszankę oraz Rabę, znajduje się Mszana Dolna. Dogodne położenie pośród wzniesień zachodniej części Beskidu Wyspowego sprawia, że miejscowość ta stanowi idealną bazę wypadową, skąd możemy wyruszyć na niejeden przepiękny szlak po okolicy. Jak wakacje na Hawajach, to na całego. Nie może zabraknąć surfowania. W naszym wypadku deską będzie oczywiście rower. A jedna z podstawowych zasad surferów brzmi: nie złapiesz dobrej fali bez wysiłku. To zupełnie tak jak u rowerzystów. Nie będzie pięknego widoku bez wysiłku włożonego w podjazd. Tych w naszych Hawajach, czyli patrz w Beskidzie Wyspowym, nie brakuje. O pięknych krajobrazach już nie wspominając. Już na samym początku wycieczki możemy się przekonać o fantastycznych walorach turystycznych tego regionu. Jego charakterystyczną cechą jest występowanie odosobnionych, sięgających do 1170 metrów nad poziomem morza szczytów. Jednym z nich jest Lubomir, gdzie na wysokości 904 metrów znajduje się odbudowane na wzór placówki międzywojennej Obserwatorium Astronomiczne imienia profesora Tadeusza Banachiewicza. Co ma wspólnego drewniany kościół z deską surfingową? Już w tym pytaniu zawiera się fragment odpowiedzi. Chodzi oczywiście o genialny materiał – drewno. Pierwsza wzmianka o drewnianej desce surfingowej pochodzi z 1778 roku od Jamesa Cooka. Ma się rozumieć z Hawajów. A ta drewniana świątynia nie jest wiele starsza. Została wybudowana między 1720 a 1730 rokiem. W centrum Wiśniowej, w otoczeniu starych lip, wznosi się modrzewiowy kościół pod wezwaniem świętego Marcina. W XIX stuleciu świątynia została gruntownie przebudowana i w takiej formie zachowała się do dzisiaj. Jej wnętrze w 1910 roku ozdobiono bogatą polichromią roślinno-figuralną, a w ołtarzu głównym możemy zobaczyć pochodzący z XVII wieku słynący łaskami obraz Matki Boskiej Wiśniowskiej. Kolejna fajna zasada surferów, która jest również bliska rowerzystom. Cieszyć się choćby z najmniejszych sukcesów. Cierpliwe czekanie na falę czy podjazd pod jakieś wzniesienie uczą pokory. A kiedy już złapiemy jakąś choćby najmniejszą falę, czy wjedziemy na przełęcz, to cieszmy się tym. Tak jak na przykład tu, w drodze do Skrzydlnej. 45-kilometrowa trasa po Beskidzie Wyspowym z pewnością dostarczy pozytywnych emocji i zachwyci tych cyklistów, którzy cenią sobie kontakt z naturą. Tutejsza przyroda to przede wszystkim rozległe lasy, a czego szukać w lesie? Oczywiście grzybów. Tych nie brakuje w beskidzkiej krainie i w sezonie wystarczy krótkie grzybobranie, by cieszyć się udanym zbiorem. Naturalnie to propozycja tylko dla osób, które potrafią bezbłędnie rozpoznać, które gatunki grzybów są jadalne. Nie byłoby nowożytnego surfingu, gdyby nie postać Hawajczyka, Duke'a Kahanameku. To on na początku XX wieku rozsławił pływanie na drewnianej, krótkiej desce. Nie byłoby tego kościoła, gdyby nie postać fundatora, Prokopa Pieniążka. Legenda mówi o tym, że podczas budowy zniknął, no i dlatego część kościoła została wybudowana z taniego, jak na ówczesne czasy, materiału, czyli z drewna.
Niezwykle bogate dziedzictwo sakralne Małopolski sprawia, że podczas rowerowych podróży po regionie co rusz trafimy na ciekawy zabytek architektoniczny. Nie inaczej jest w Skrzydlnej, gdzie możemy zobaczyć pamiętający 16. stulecie kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa. Kolejny taki akcent odnajdziemy w Kasinie Wielkiej. Odległą historię tej wsi przypomina pochodząca z XVII stulecia drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witam. Ja na tym stoku to na nartach do tej pory jeździłem, a słyszałem, że można na rowerze. Można jeździć na rowerze jak najbardziej. Co, na takim jak mój też? Czy... Też. Też. Ale... Lepszy będzie na pewno rower przystosowany do zjazdów, ale widziałem też osoby, które na takim rowerze zjeżdżały, więc spokojnie. To co, możemy pojechać? Możemy. No to jedźmy. Kasina Wielka ma dla amatorów aktywnego wypoczynku wyjątkową atrakcję. Na stokach Śnieżnicy działa tu bowiem stacja narciarska oraz największy park rowerowy w Polsce. Zaledwie 5 minut wystarczy, by za sprawą nowoczesnego wyciągu znaleźć się na szczycie i rozpocząć przygodę z kolarstwem grawitacyjnym. Na początek warto spróbować jazdy na pump tracku, by rozgrzać mięśnie i oswoić się z jazdą po nierównościach. Przyda się odrobina zapału i odpowiedni rower. Jacku, bo zamieniliśmy rower na taki bardzo specjalistyczny. Czym taki rower różni się od zwykłego roweru górskiego? Tak to nazwijmy? Przede wszystkim geometrią i komponentami, które są w tych rowerach założone, że tak powiem. No hamulce, które są dużo mocniejsze od takich zwykłych hamulców. Skok amortyzatorów jest na pewno większy niż w zwykłym rowerze. Mocniejsze obręcze, mocniejsze koła generalnie i opony przystosowane do jazdy w terenie. Dla takiego człowieka jak ja, który po raz pierwszy zjedzie tutaj na rowerze downhillowym, jaką poleciłbyś trasę? Tutaj u nas w Bike Parku jest trasa Family, trasa Snake. To są takie trasy dla osób początkujących. Przede wszystkim są bezpieczne, fajne zakręty, są dosyć mocno wygłaskane, ubite, więc nie ma dużej wibracji, jest ciekawie. To co, jedziemy? Jedziemy. To ja pojadę za tobą. Dobrze. Ach. Kapitalny, znakomicie urządzony bike park i 100% frajda z downhillowych zjazdów. Czy dawka adrenaliny dla wszystkich będzie wystarczająca? Trzeba to sprawdzić na własnej skórze. Niewykluczone, że przy okazji wielu miłośników jazdy na dwóch kółkach odnajdzie w Kasinie rowerowe Eldorado. Jeszcze jedna surferska zasada, która idealnie pasuje do cyklizmu, ale także do kolei transwersalnej. Nigdy się nie poddawaj. Surferzy walczą o jak najwyższą falę, rowerzyści o jak najdłuższy podjazd, a kolej parowa o to, żeby wyjechać tu, do Kasiny Wielkiej. W końcu to najwyżej położona stacja na tej trasie. Nachylenie sięga 27 promili, co nawet dla lokomotywy parowej stanowi nie lada wyzwanie. Kolej parowa w XXI wieku? Czemu nie? Pod warunkiem, że jest to atrakcja turystyczna. Taka właśnie jest idea projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Dzięki niemu sezonowo odbywają się przejazdy historycznego taboru, którym można odbyć niezapomnianą podróż zabytkowym pociągiem po najpiękniejszych trasach kolejowych regionu. Jedną z nich jest Galicyjska Kolej Transwersalna, której odcinki poprowadzono pośród malowniczych wzniesień Beskidu Wyspowego. Państwo szczęśliwi na wakacjach na Hawajach? Nie może być inaczej. W końcu surfowanie i jazda na rowerze czynią człowieka szczęśliwszym. Jest to naukowo udowodnione, a powodem są jony ujemne. To dzięki nim w organizmie uwalniają się endorfiny i serotonina, czyli hormony szczęścia, czego i Państwu życzę. Do zobaczenia na rowerowym szlaku. Dzień dobry, kłaniam. Co by Państwo powiedzieli, gdybyśmy dziś pojechali... Jeszcze raz. Co by Państwo powiedzieli, gdybyśmy pojechali na wakacje? Na przykład na Hawaje. 130... dobra.